Michał, Michał. To fast foody na obiad. Raczej na śniadanie. Robert, pytanie, które mnie nurtuje od kilku dni, to kto pierwszy poszedł na dietę, ty czy Michał Brzozowski? Właściwie to chyba ja poszedłem pierwszy. Aha. Postanowiłem to zrobić dlatego, że któregoś dnia wszedłem na wagę i waga pokazała 107 kg. Oh, wow. Więc było grubo. Jak osiągnąłeś ten efekt? Ale zanim mi powiesz, bo wiem, że głównie zmianą diety, to powiedzmy, dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy. Robimy razem sałatkę. Robimy razem sałatkę. Robimy razem po prostu prostą sałatkę grecką. Tak naprawdę to taka dieta przypadkowa zupełnie. Hmm? No i wiadomo, że w COVID-zie to tak trudno takie te różne diety utrzymać. W związku z tym, no, zrobiłem zapasy, przyniosłem do domu mnóstwo ryżu, mnóstwo kaszy, ziemniaki, knedle. Bardzo mało dietetyczne składy. Bardzo mało dietetyczne. Ja też nie jestem za bardzo mączny, w związku z tym jadłem mniej. Kupiłem taki ręczny mikser, co jestem teraz w fazie robienia sobie zup kremów. I ostatnią rzeczą, którą ja wyeliminowałem w swoim życiu właśnie w diecie, to było mięso. Ja zawsze jadłem mięso i stosowałem różne diety, ale mięso musiało być podstawą. Natomiast teraz nie jem mięsa i powiem ci szczerze, że się bardzo dobrze z tym czuję. Czy to, że było cię więcej właśnie, miało wpływ na to, jak się ze sobą czułeś? Co, ja w ogóle tego nie widziałem. Patrzyłem w lusterko i mówię tak, co się wszyscy mnie czepiają, że to tak w ogóle strasznie wygląda. Przecież wszystko jest okej, okay. No ale wiesz, jak kilka osób, którym ufasz, zwracają ci uwagę, że jesteś koniem, no to załóż siodło, tak? No trzeba było coś z tym zrobić. Twoi bliscy na pewno zauważyli te zmiany. Powiedz mi, jaka była ich reakcja, kiedy pewnego dnia wpadł do cioci na imieniny, a tu 20 kilo mniej Roberta. No wiesz co, to jest bardzo fajna historia, ponieważ jak się jedzie do rodziny na wieś, to jak babcia albo ciocia mówi, a poprawiłeś się, to wtedy absolutnie trzeba od razu przechodzić na dietę. Ja wróżę, Robert, program kulinarny tobie u nas w TVN-ie. A wiesz, z czego najbardziej jestem znany w kuchni Dzień Dobry TVN? Nie mam pojęcia. To było z 4-5 lat temu, ale myślę, że jakbyś zapytała ekipę, to na pewno by pamiętali. Zrobiłem właśnie wtedy steki argentyńskie z sosem chimichurri. O, wow, już sama nazwa brzmi tak, że nie potrafię jej powtórzyć, ale domyślam się, że pyszne było. Było bardzo pyszne, ekipa zjadła wszystkie, a było tych steków chyba z 16. Drogi, no dobrze, dojadamy tę pyszną sałatkę i ja cię porywam na spacer. Rozumiem, że masz dla mnie jeszcze chwilę na krótkie pogaduchy. Dla ciebie zawsze. A takie określenie jak polski Ben Affleck, czy ono już do ciebie dotarło? Czy wiesz, że niektórym się kojarzysz z tą gwiazdą? A wiesz, że tak? A wiesz, że tak? I to by było bardzo śmieszne, bo też tyliśmy proporcjonalnie. I on teraz też chyba jest na jakiejś diecie. Robert, to prawie 20 lat. To jest niesamowite, odkąd kreujesz postać Michała Brzozowskiego. Wiem, że to pytanie pada bardzo często w wywiadach, ale ja też chcę je zadać. Powiedz mi, czy zdarzały się takie momenty, kiedy zwyczajnie miałeś tego chłopaka dość? Nie. O! Nie. To szybko odpowiem. Jeszcze nie. Mhm. Jeszcze nie, dlatego że jakoś się zżyłem z tą postacią i dzięki tej postaci, myślę, nigdy nie przechodziłem jakiejś większej depresji, bo zawsze te wszystkie złe emocje, które czasami do nas trafiają, zawsze wrzucałem w tego bohatera i w taki sposób troszeczkę się oczyszczałem, można powiedzieć. Aha. Wytrwałości, Robert, ci życzę również w dążeniu do tej idealnej sylwetki, bo wiem, że jesteś na dobrej drodze, ale też w twojej karierze zawodowej. Czego ci życzyć na koniec? To, co się teraz dzieje, problem z koronawirusem, powoduje, że ludzie coraz bardziej się mają coraz więcej problemów i nie dokładajmy sobie wzajemnie, pomagajmy sobie. Musimy to przetrwać po prostu, no musimy to przetrwać, nie mamy wyjścia. Uśmiechy pod naszymi maseczkami są, uśmiechamy się do Państwa. Robert, tak, bardzo trzymajcie się, zdrowia, zdrowia, zdrowia kochani, spokoju i pomagajmy sobie, i bądźmy dla siebie życzliwi.